Zielbie. Mam nadzieję, że on się przebije również do otoczenia zewnętrznego, do mediów, do inwestorów. No chociaż ten pierwszy był duży i na pewno zwrócił uwagę, ale nas dzisiaj tutaj interesuje spółka Prolog. Dzisiejszy debiutant na rynku Mikonek, 85. spółka debiutująca w tym roku na alternatywnym rynku akcji i 426. notowana na tym rynku. Witam dzisiejszych gości uroczystości. Pan Dariusz Jarmiński, prezes zarządu spółki Prolog. Oraz członkowie zarządu, pani Tamara Jarmińska i pan Hubert Jarmiński. Witam także przedstawiciela autoryzowanego doradcy. Jest nim EBC Solicitors. Także witam pana mecenasa Adama Osińskiego. Podkreślam, nie mogłem zapomnieć o tej roli, ponieważ jak państwo wiecie zapewne, funkcja autoryzowanego doradcy to jest taki no, silnik tego rynku, to jest taki motor, który napędza rozwój rynku Mikonek. Dzięki autoryzowanym doradcom mamy nowe spółki. Dzięki nim mamy już ich ponad 400, a akurat firma EBC Solicitors jest jednym z liderów wśród autoryzowanych doradców. Kilkadziesiąt spółek już wprowadziła na rynek Mikonek, także kawał rynku. Ale przechodzę do dzisiejszego debiutanta spółki Prolog. Spółka ta specjalizuje się w takich szeroko rozumianych działaniach logistycznych. Jest to cały łańcuch działań logistycznych związanych z transportem, spedycją, magazynowaniem, konfekcjonowaniem towarów, a tym towarem, w którym się spółka specjalizuje, są wyroby alkoholowe. Jak się dowiedziałem tutaj w rozmowie przed debiutem, każda butelka wódki Finlandia, która pojawi się na świątecznym stole, to jest butelka, która, że tak powiem, przeszła przez łańcuch usług spółki, która dzisiaj debiutuje, spółki Prolog. Z rozmowy również, którą miałem przyjemność odbyć z państwem przed debiutem, dowiedziałem się właśnie o tych motywach, które kierowały spółką, żeby zadebiutować. Spółka już osiągnęła taki poziom jakby rozwoju, że rynek publiczny stał się oczywistością. Właśnie na tym rynku, jak pan prezes mówił, spółka może jeszcze się uwiarygodnić, zyskać większą rozpoznawalność, możliwości promocji wśród klientów, a w ten sposób pozyskiwania nowych klientów. Bardzo nas to cieszy, bo to umacnia nas w przekonaniu, że rynek Mikonek właściwie pełni swoją rolę. Ja myślę, że właśnie dzięki, że tak się rzeczywiście stanie, to znaczy te wartości, które niesie z sobą rynek publiczny, które wymieniłem, pomogą spółce w zdobyciu nowych klientów i w szybszym rozwoju biznesu. Teraz proszę pana prezesa o kilka słów o dzisiejszym wydarzeniu. Dziękuję panu dyrektorowi Andrzejowi Szerszeniowi za te ciepłe słowa skierowane pod adresem wszystkich. Przede wszystkim chciałem powitać serdecznie wszystkich przybyłych gości. Najważniejsi są nasi klienci. Witamy. Witamy członków Rady Nadzorczej, witamy pracowników Prolog, witamy wszystkich, którzy zechcieli towarzyszyć nam w tym tak bardzo ważnym dniu, bardzo ważnym kamieniu milowym w rozwoju naszej spółki. Rzeczywiście my działamy już na rynku 15 lat. Nie jesteśmy startupem, nie jesteśmy spółką, która z jednej strony jest pomysłem na prowadzenie biznesu. 15 lat działamy w tej branży logistycznej i dla nas wejście
na Donutowaj, na rynku Lukolny. Dla nas stanie się spółką publiczną, jest, jak pan Rektor stwierdził, szansą na uwiarygodnienie, jest zaproszeniem w stronę inwestorów, a jednocześnie postrzegamy to jako silny kanał promocji, dźwignię do pozyskiwania nowych klientów. Wierzymy w to głęboko, że będzie to ten dzisiejszy debiut i nasze notowania na New Connect będą również dźwignią, która nam pozwoli pozyskać nowych klientów. Będziemy postrzegani jako spółka bardziej znana, bardziej przyjazna, bardziej transparentna. No, dziękuję. Bardzo teraz wręczę atrybuty spółki notowanej na New Connect, statuetkę Vivenę i certyfikat potwierdzający obecność. Dobitnie, żeby być zrozumiany oraz krótko, żeby być oklaskiwany. Ale to już nie skończyłem. Zaczynam. Podstawowe informacje o naszej spółce, bo rozumiem, że dla wszystkich, dla bardzo wielu z Państwa to są, jesteśmy nowym podmiotem. Zajmujemy się kompleksową usługą logistyczną, którą świadczymy tylko dla podmiotów gospodarczych. Staramy się stworzyć dla naszych klientów takie miejsce, gdzie można znaleźć wiele usług świadczonych pod jednym dachem. Oprócz tego, że wynajmujemy powierzchnie składowe i świadczymy usługi składowe, to również świadczymy usługi transportu, świadczymy usługi agencji celnej oraz zapewniamy wszystko, wszystkie operacje, które sobie nasz klient wymyśli, które można dokonać na towarze, przepakowania, metkowania, a nawet banderowania, czyli to brzmi bardzo groźnie, nanoszenie skarbowych znaków akcyzy na butelki. No bo jak pan dyrektor już zdradził, pracujemy w niszy, specjalizujemy się w niszy obsługi podmiotów, które wprowadzają towary akcyzowe do obrotu. Jesteśmy newcomerem, istniejemy już od 1997 roku w różnych formach prawnych, aż w końcu doszliśmy do spółki akcyjnej i upubliczniamy się, czyli dajemy się zweryfikować rynkowi. Pracujemy w segmencie małych i średnich przedsiębiorstw, w skrócie MIŚ. Te MIŚ-ie, jak Państwo wiecie, generują 60% polskiego krajowego produktu brutto i to jest takie, pracujemy naprawdę w podstawach, w samej tej glebie. Sama esencja prowadzenia biznesu to są właśnie te małe spółki. Jak widać, spółka zatrudnia zaledwie 19 osób, aczkolwiek korzystamy również z pracowników czasowych i z innych firm zatrudnienia za pomocą Agencji Pośrednictwa Pracy. Łącznie zatrudniamy dodatkowo 60 osób, szczególnie w takich gorących okresach szczytowych jak teraz. Grudzień dla firm
sprzedających napoje alkoholowe, a tym samym dla nas, jako dla firmy, która obsługuje te podmioty, no to jest nawet nie żniwa, a wręcz kampania, tak? Tu się realizuje 25-30% rocznych obrotów, jeśli chodzi o sprzedaż. Nasze roczne przychody to 13 milionów złotych. My nie sprzedajemy tych towarów akcyzowych, którymi się zajmujemy. My sprzedajemy tylko usługi, wartość tych towarów, które znajdują się w naszych magazynach i przechodzą przez nasze ręce, jest wielokrotnie wyższa. Bardziej może czytelnymi parametrami logistycznymi to jest roczny wolumen obrotu towarowego, jak Państwo widzą. Przerzucamy w naszym magazynach 80 tysięcy palet, czyli ponad 40 tysięcy ton. Nasz potencjał składowania sięga 15 tysięcy palet. No to jest kilkanaście milionów butelek wyrobów alkoholowych. Taki wskaźnik bardziej czytelny dla Państwa. Gdzie lub w czym upatrujemy źródła przewagi konkurencyjnej i co powoduje, że na tym bardzo konkurencyjnym rynku TSL, czyli transport, dystrybucja, logistyka, udaje nam się funkcjonować od 15 lat. Proszę Państwa, no, my jesteśmy ustanowieni w niszy. W niszy, która z racji wielu regulacji i formalnych, i prawnych jest dość ciężka dla obsługi przez tych największych operatorów logistycznych, którzy chętnie przejmują te usługi i te produkty, gdzie istotna jest duża skala, duży potok towarów. Nasze usługi są dedykowane dla firm, które wprowadzają wyroby, napoje alkoholowe z górnej półki, luksusowe. To nigdy nie będą takie strumienie towarowe, jak chociażby płatki śniadaniowe, czy inne tego typu szybko zbywane dobra konsumpcyjne. Dodatkowo utrudnieniem w prowadzeniu tych procesów logistycznych związanych z napojami alkoholowymi jest duży stopień skomplikowania i sformalizowania, co no, też skutecznie zniechęca te największe firmy do sięgania bezpośredniego po naszych klientów. Chociaż czujemy o tej konkurencji na plecach i tak jak powiedziałem, rynek jest bardzo konkurencyjny. Uważamy, że naszą podstawową przewagą to jest to, że potrafimy zapewnić szeroki wachlarz usług naszych klientów świadczonych pod jednym dachem, co znakomicie sprawdza się. Taki mamy odzew od naszych klientów, że to jest to, co wyróżnia nas na tle innych podmiotów świadczących usługi logistyczne. Cóż się składa na te usługi, jak wygląda procentowa struktura i jak ona się zmieniała w czasie? To krótko na tym slajdzie można zaobserwować, ponieważ zdaję sobie sprawę, że widoczność jest najlepsza. W dwóch słowach opowiem. Ta linia łagodnie opadająca na samej górze to są usługi transportowe, które w 2003 roku stanowiły ponad 60% naszych wszystkich przychodów. Jest to, rynek transportowy jest bardzo konkurencyjny i trzeba powiedzieć sobie wprost, nie jest specjalnie rentowny. Obserwujemy dużą nadpodaż dostawców tych usług transportowych. W związku z tym robimy wszystko, żeby promować inne nasze usługi, po to, aby zmniejszyć udział usług transportowych w całym wolumenie oferowanych przez nas usług. Ta linia blado-niebieska, która w ostatnich dwóch latach dość mocno pnie się w górę, to jest to, w czym upatrujemy naszą przyszłość. To są te usługi dodatkowe, które nie są oferowane przez konkurencję albo nie są w takim zakresie oferowane przez konkurencję. Liczymy na to, że kontynuacja tych działań pozwoli nam po pierwsze pozyskiwać klientów, po drugie utrzymywać klientów, po trzecie poprawiać rentowność firmy,
poprzez no, takie korzystne zmiany w strukturze sprzedaży. Jak Państwo widzą z tego wykresu, który pokazuje przychody sprzedaży w latach 2005-2013, nasza spółka rozwija się organicznie. Rośniemy powoli, ale systematycznie, ponieważ pracujemy w segmencie dóbr szybko zbywalnych, dóbr konsumpcyjnych, to niestety wszelkie kryzysy, które powodują zachwiania konsumpcji, odbijają się na opłatach naszych klientów, jednocześnie są przenoszone na nasze przychody. Widać tąpnięcie w roku 2009, to jest echo kryzysu tego załamania z roku 2008. W Polsce konsumpcja spadła, okazuje się, że to się również przenosi na nas. Prognozy na 2012 i 2013 są obarczone, czy są zaopatrzone w taki urzędowy optymizm. Przewidujemy wzrost, ale jest to wzrost symboliczny. Pamiętajmy, że spowolnienie gospodarcze, znaczy nie spowolnienie gospodarcze, tylko to takie spowolnienie tempa wzrostu gospodarczego w Polsce jest już widoczne. Obawiamy się, że 2013 to będzie rok, w którym możemy spodziewać się pewnego przyhamowania na rynku towarów konsumpcyjnych. Co się może przełożyć na przykład na nasze spółki? Optymistyczne jest to, że te wyroby, te napoje alkoholowe, którymi obracają nasi klienci, to jest segment luksusowy. Tutaj liczy się efekt szminki. Z pewnych atrybutów luksusu rezygnuje się w ostatniej chwili. Tak? Do końca konsumenci walczą o utrzymanie swojego statusu stosunkowo niewielkim kosztem. No i tak jak my to obserwujemy u siebie, że wszystkie te tąpnięcia na rynku konsumpcyjnym u nas są notowane, ale przebiegają łagodnie. Ratuje nas tenże efekt szminki. Jakie plany na przyszłość i jakie nadzieje wiązane przez nas z debiutem, z obecnością na rynku papierów wartościowych? Tak jak powiedziałem kilka minut temu, chcemy, żeby nasza spółka była bardziej rozpoznawalna. Pamiętajmy, że firm małych i średnich jest w Polsce kilka milionów. Obecność na giełdzie papierów wartościowych jest mocnym czynnikiem wyróżniającym spółkę. Uważamy, że bardzo pozytywnie to bije się na postrzeganiu naszej spółki. Nie tylko w oczach konkurencji, ale w oczach potencjalnych konsumentów. Liczymy, że nasza nazwa, nasza marka będzie bardziej rozpoznawalna. Liczymy, że pomoże nam w zdobyciu nowych klientów. No i te nadzieje przenosimy bezpośrednio i wprost na plany na najbliższe 3 lata, 2013, 2014, 2015. Chcemy pozyskać nowych klientów. I już w pierwszym kwartale przyszłego roku zwiększamy naszą bazę magazynową o 20%, w związku z tym, że rozpoczynamy współpracę z nowym klientem. Nie chwaliliśmy się tym w dokumencie informacyjnym, dlatego że sprawa jest bardzo ciepła, sprawa jest zgodnie sprzed kilku dni. Jest to również klient z rynku towarów akcyzowych, z rosnącego rynku winiarskiego. Uważamy, że to jest zdrowy kierunek rozwoju, przynajmniej dla nas. Chcemy zwiększać udział usług tych, które dodają wartość dla towarów naszych klientów. Usługi takie added value, to są wszystkie usługi, które można wykonać na towarze, żeby był bardziej atrakcyjny dla klienta. W tym segmencie towarów akcyzowych jest jeszcze o tyle istotne, że tak naprawdę nasi klienci, mimo że dysponują luksusowymi towarami, nie mają możliwości pochwalenia się wprost. Bo ustawa o wychowaniu w trzeźwości z roku 80 i 81 wprost i z litery prawa zabrania reklamowania, namawiania, sponsorowania imprez sportowych. Jeszcze parę lat temu było to możliwe, obecnie nie.
Także w zasadzie jedyna możliwa walka o klienta odbywa się na półce, czy w wyspecjalizowanych sklepach alkoholowych, czy też w działach alkoholowych, supermarketów i hipermarketów. Tam się odbywa prawdziwa walka. Kto zajmie dłuższy odcinek półki, kto pokaże nowe opakowania, kto pokaże bardziej atrakcyjne opakowania, kto wprowadzi nowe smaki, kto doda coś dla klienta, coś, co przyciągnie wzrok i skłoni go do zakupu. No i popyt na te usługi, które no, jakby są wymuszone sztucznie, chociażby nawet przez te przepisy akcyzowe, no to jest woda na nasz płyn. Tak? My to robimy, my to chcemy robić i my upatrujemy w tym swojej szansy. Dziękuję bardzo uprzejmie za tę krótką prezentację. Myślę, że ona przybliżyła Państwa naszą spółkę. Zapraszam na i symboliczną Marta Sąpala za pomysłem.